Witam bardzo serdecznie Was wszystkich. Myślę, że taka pierwsza informacja transferowa bardzo Was ucieszyła. Jak to ktoś powiedział, co dwa murki w drużynie to nie jeden. Także witam serdecznie w drużynie Dawida. Cześć Dawid. Witam serdecznie, witam wszystkich kibiców. I standardowe pytanie, które tutaj zadajemy. Dlaczego Woleje Wrocław? Dlaczego? Bo chcę mieć córkę na oku. Nie, no żartuję oczywiście. 3 lata była poza zasięgiem? Tak, tak. Nie, powiem Ci szczerze, że wyszła fajna propozycja ze strony władz klubu, szczególnie ze strony prezesa. Myślę, że długo tutaj się nie zastanawiałem. No oczywiście gdzieś tam w głowie był ta myśl, że gdzieś tam na pewno będziemy troszeczkę na językach z racji tego, że Natalia już jest tutaj w Woleju, no i przyjdzie tata. A na pewno troszeczkę inna sytuacja, niecodzienna. Nie mamy dużo takich chyba par, które pracują ze sobą, jeżeli chodzi o rodzinę. Tym bardziej się cieszę, że to będzie tutaj we Wrocławiu i mam nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni. Natalia dużo opowiadała o klubie? Zresztą ona cały czas opowiada, dużo się śmiejemy, bo Natalia jest taka, że lubi troszeczkę pożartować. Także bardzo miło się wypowiada na temat klubu, zawsze profesjonalnie mówi o Woleju, także w samych superlatywach. Tutaj przypomnijmy, że Natalia była tak naprawdę pierwszą nową osobą w drużynie 2020-2021. Także pierwsza osoba, jeżeli chodzi o przedłużenia, pierwsza osoba, jeżeli chodzi o nowe kontrakty. Tak się nam tutaj złożyło. Powiedz mi, jak to jest u Ciebie, jeżeli chodzi o Twoją karierę sportową? Ona już jest zakończona, czy przerwana na taką chwilę? Bo takiej oficjalnej chyba informacji nie było, że Dawid Murek kończy swoją karierę. No nie, nie było takiej informacji i szczerze mówiąc chyba nie chciałem też za bardzo, żeby to tak było rozgłaśniane. Skończyłem rok temu, buty już wiszą na kołku, także... Teraz trzeba będzie odwiesić. Także no, trzeba będzie odwiesić trochę w innej roli. Jest to dla mnie też nowa rola, na pewno będę się uczył. Pierwsze kroki będę stawiał jako asystent Wojtka. Myślę, że fajnie będziemy się uzupełniać. Ten duet może być ciekawy z racji tego, że Wojtek bardzo dobrą ma wiedzę, jeżeli chodzi o teorię i już doświadczenie też, jeżeli chodzi o prowadzenie zespołu. A ja mam nadzieję, że tym swoim doświadczeniem, gdzie zdobyłem na boisku te parę 25 lat chyba, nawet coś koło tego, to myślę, że gdzieś tam możemy się fajnie uzupełniać. Ja od strony tej praktycznej, a Wojtek od tej teoretycznej i możemy się fajnie gdzieś tam uczyć od siebie też. To była dla Ciebie trudna decyzja, tak odwiesić te buty na kołku? Bardzo trudna, bo jednak całe życie poświęciłem siatkówce i troszeczkę też rodzina na tym ucierpiała, bo no niestety nie było mnie w domu, bo non-stop sezon się kończył, zaczynała się kadra, także trzeba było cały czas być na walizkach. Także tutaj ukłony w stronę mojej żony, która była cierpliwa, wyrozumiała i jak gdyby no musiała się dostosować do takiego trybu życia. No nie ukrywajmy, że to nie było za ciekawe, ale myślę, że zadowolona jest z tego przebiegu kariery mojej. Ja też osobiście się cieszę, że tak to wszystko fajnie się poukładało i mogłem tyle lat grać w siatkówkę, bo to 42 lata, jak skończyłem grać. Prywatnie mieszkasz w Częstochowie, tam zapuściłeś swoje korzenie, wybudowałeś swój dom. Czy ten twój dom coś dla ciebie znaczy? Jest jakąś taką, nie wiem, ostoją, do której lubisz wracać? Wiesz co, no to dom w Częstochowie to na pewno był takim naszym miejscem, do którego wracaliśmy zawsze po skończonym sezonie, gdzie mogliśmy się zrelaksować, gdzie mogliśmy spędzić te chwile razem. Tych chwil oczywiście nie było za dużo, bo tak jak mówię, no cały czas byliśmy na walizkach i bardzo mało czasu było, ale właśnie to było takie miejsce nasze, gdzieś tam taki azyl troszeczkę od sapnięcia od tej siatkówki. Natalia się właśnie chwaliła i cieszyła się tak naprawdę, że mieliście chociaż chwilę taką czasu, kiedy mogliście być 24 godziny na dobę i w sumie trudno było jej pamięcią przypomnieć sobie, kiedy taki czas był wcześniej, że mogliście spędzić aż tyle czasu z sobą. No tak, tak, właśnie te trudne czasy nastały teraz i mieliśmy okazję właśnie przebywać dosyć długo ze sobą. No i co, no na pewno to jest też fajne, bo czekaliśmy na ten moment, żeby się spotkać, żeby właśnie poprzebywać, żeby wspólnie powspominać. I ten czas nam to dał, chociaż wiemy, że to jest trudny moment dla wszystkich nas i
jakoś staraliśmy sobie radzić. No, robiliśmy wszystko, żeby to nie było monotonne, żeby to nie było tak zwany dzień świstaka i przechodziliśmy do dnia następnego. Staraliśmy się jak najbardziej urozmaicić te dni. Myślę, że sobie wzajemnie pomagaliśmy, bo Natalia też musiała trzymać formę, przecież to... Tak, tutaj Kacper przygotował cały program zajęć, które musiała Natalia wykonać. Dokładnie, także staraliśmy. No, o tyle szczęście mieliśmy, że trochę placu mamy przy naszym domku i gdzieś mogliśmy wyjść na zewnątrz i niekoniecznie do ludzi, ale gdzieś mieliśmy ten teren, gdzie mogliśmy naprawdę ten trening przeprowadzić. No i Natalia sumiennie trenowała, muszę przyznać. Widzieliście zresztą w mediach społecznościowych wielokrotnie pojawiały się filmiki, kiedy właśnie Natalia z Dawidem trenowali i szlifowali, ta sama pozycja na boisku, to łatwiej o nić porozumienia. Przychodzisz do Woli Wrocław jako drugi trener, nie boisz się pracy z kobietami? Powiem ci, że to jest naprawdę duże wyzwanie i przyjeżdżając na mecze, oglądając właśnie Wolej Wrocław i dziewczyny przede wszystkim, to strasznie mnie to zaintrygowało, bo widzę, że naprawdę jest duży potencjał, jeżeli chodzi o dziewczyny, o damską naszą siatkówkę i tym bardziej cieszę się, że trafiam do Wolej Wrocławia, bo widzę naprawdę, że jest fajny zespół, fajnie skomponowany przez Wojtka, który naprawdę fajne dziewczyny wybrał i moim zdaniem może to być bardzo ciekawy sezon dla tego zespołu. Mam nadzieję, że też dołożę jakąś cegiełkę tutaj ze swojego doświadczenia. I no co, no, cieszę się na tą pracę, już nie mogę się doczekać, bo dla mnie też jest coś nowego. Skończyłem niedawno grać w siatkówkę i chcę to robić dalej chyba, znaczy może nie grać już, ale być przy tej siatkówce i, no i przekazywać trochę tego doświadczenia, które zdobyłem. Nie chcę być tutaj posądzany, a wręcz nie chciałbym, żeby ktoś o mnie myślał, że ja tutaj jestem alfą i omegą i ja tutaj przychodzę wielki zawodnik czy coś takiego, chociaż nie uważałem się za takiego, tylko takiego zawodnika, który robił swoje i starał się jak gdyby na 100% zawsze wykonywać swoją robotę. A przychodzę tutaj jako normalny człowiek, który chce pomóc po prostu i widzi, że jest szansa, bo jest duży potencjał i można fajnie to zrobić razem. Mam nadzieję, że z sukcesami. I tego się trzymamy tutaj kolejny sezon, żeby był pełen sukcesów. Wspomniałeś o tym, że 25 lat grałeś w siatkówkę. Wiele osób postrzega cię jako swojego idola. Jest wiele osób, jeżeli zapytamy, czy nawet siatkarki tutaj, które przepytywałem i które w przyszłości ogłosimy, mówi, że takim idolem, jeżeli chodzi o przyjęcie, jest Dawid Murek. Jak ty postrzegasz tę sprawę? To jest jakaś nobilitacja dla ciebie? Czy nie zwracasz na to uwagę? Wiesz, to na pewno to jest miłe, jeżeli ktoś ci wypowiada o tobie, o mnie w tym przypadku, że no gdzieś tam może ktoś się wzorował też na mojej grze i tak dalej, ale no, tak jak mówię wcześniej, no, nie chciałbym być tą osobą, która tutaj przyjdzie i będzie wiedziała wszystko o siatkówce i nikt więcej po prostu nie będzie miał zdania i tak dalej. Nie, jestem tutaj po to, żeby pomagać, bo ja wychodzę z takiego założenia, że trenerzy są po to przede wszystkim, żeby nie przeszkadzać, bo zawodniczki, zawodnicy to są główni aktorzy, aktorki tego spektaklu, który gdzieś tam potem następuje, czyli ten główny mecz, na który wszyscy czekają i do tego dążymy. Także moim zdaniem my trenerzy powinniśmy być od tego, żeby pomagać, kierować mniej więcej dziewczynami, oczywiście korygować, jeżeli są jakieś błędy i tak dalej. I mi się wydaje, że my powinniśmy być od tego, a nie gdzieś tam od jakichś tam spraw, które tak naprawdę nie powinny wychodzić, nie powinny dotyczyć trenerów, tylko właśnie od tego, żeby pomagać. Obserwując mecze z twoim udziałem, w wielu meczach oddawałeś całe serce na parkiecie. Kibice na pewno zapamiętają kilka akcji, w których z poświęceniem broniłeś piłki. A czy ty masz takie najlepsze wspomnienie z siatkówką? Jakiś klub, jakieś miejsce, jakiś mecz, który najbardziej pamiętasz? Dużo było takich fajnych przeżyć, jeżeli chodzi o siatkówkę. Fajne były wyjazdy za granicę, gdzie spędziłem 5 lat. 4 lata spędziłem w Grecji, w Panathinaikosie Ateny, gdzie naprawdę miło wspominam te czasy. Potem była włoska liga, rok w Modenie, bardzo fajnie też wspominam, chociaż już nie tak samo jak Grecję, bo jednak w Grecji spędziłem trochę więcej czasu. Tam byłem bardziej troszeczkę
szanowany, mi się wydaje, bo ze względu na to, że gdzieś tam Polacy też są bardzo szanowani w Grecji, tutaj można wspomnieć o Gucio Warzysze, który tam naprawdę spędził bardzo dużo lat grając w piłkę nożną i zdobywając wiele bramek, i to bardzo cennych bramek dla Panathinaikosu. I gdzieś ludzie, którzy tam byli i ja przebywałem w Grecji, zawsze miło wspominają tego naszego piłkarza. I tym bardziej oni, jeżeli słyszeli, że to jest Polak, to odnosili się z wielkim szacunkiem. Dlatego ja bardzo miło wspominam właśnie Grecję, bo bardzo szanowali Polaków i szanują do tej pory w Grecji. Modena to był oczywiście taki, no, można powiedzieć, epizod. No, jeden rok, nie udało się. Oczywiście grałem z fajnymi ludźmi, z fajnymi zawodnikami, też z wielkimi, może nie też, no ja nie uważam się za gwiazdę, ale oni byli wtedy gwiazdami. Ja byłem takim zawodnikiem, który gdzieś tam próbuje do nich zawsze gdzieś tam dobić do ich poziomu. Także też miło wspominam Modenę. No i oczywiście polskie kluby też, które gdzieś miło wspominam. Gdzieś 2 lata w Jastrzębiu, potem Skrabę Chatów. Także trochę tych klubów zwiedziłem. Także naprawdę miło wspominam każdy klub. Dobra. Na koniec jeszcze zapytam o relację z Natalią. Tutaj wiemy, że Natalia bardzo wcześnie wyjechała do SMS-u. Wiemy, że praca sportowca powoduje, że ciężej jest spotkać się, złapać się na chwilę. Powiedz, czy po takich meczach, które miałeś możliwość obserwowania, bo wiemy tutaj, że Dawid jest częstym gościem w Orbicie, szczególnie w ostatnim sezonie, czy wy dużo analizujecie wspólnie? Czy starasz się dać Natalii jakieś rady odnośnie tego, co mogła zrobić w meczu lepiej, albo jakby tego tematu nie podejmujecie, tylko inne analizujecie, jak to jest u was? Wiesz co, na początku było ciężko, jak była jeszcze juniorką, gdzieś tam zaczynała swoją przygodę z siatkówką. Próbowałem oczywiście na bieżąco gdzieś tam pomagać jej, poprawiać gdzieś tam błędy i starać się jakoś tak w miarę konstruktywnie oczywiście to wszystko rozwiązywać. No, była troszeczkę oporna, jednak gdzieś tam mówiła, tata, nie mów mi, co mam robić, bo coś tam, bo nie znasz się. Ja mówię, no okej, dobra, i przechodziliśmy do następnych rozmów. I myślę, że z wiekiem to przyszło. Natalia gdzieś tam przemyślała to wszystko i chyba stwierdziła, że może troszeczkę gdzieś tam... Jednak się znasz. Jednak trochę się znam i gdzieś tam pograłem trochę w tą siatkówkę i może rzeczywiście tata może mieć rację. No i potem już te rozmowy wyglądały bardzo fajnie, bo to nie była jakaś tam krytyka, która gdzieś tam była mówiona w złym tonie, tylko po prostu to wszystko było na żarty, wręcz gdzieś Natalia naprawdę fajnie to przyjmowała do siebie i mówiła, że będzie to robiła, właśnie poprawiała się. Także bardzo miło wspominam te rozmowy, zresztą Natalia jest na tyle ambitna, charakterna, że ona zawsze dąży do celu i chce zrobić to, jak najlepiej tylko potrafi, także mam nadzieję, że to trochę ma też po tacie, no i oczywiście też po mamie, no bo nie chcemy tutaj mówić, że wszystko ma po tacie, bo tak nie jest. Spodziewałeś się, że Natalia pójdzie w twoje ślady? Nie spodziewałem się tego, powiem ci szczerze, i nie byłem takim ojcem, który będzie robił wszystko, żeby dążyła moimi śladami, bo nie o to chodzi. Chciałem, żeby sama sobie wybrała drogę i w ogóle tutaj nie było żadnego ciśnienia, że o, bo ja grałem, to ty musisz też, bo to jest marzenie ojca. Nie, w żadnym wypadku. Doszła do wniosku w pewnym momencie, że ona chce grać w siatkówkę sama i sama będzie po prostu pracowała na swoje nazwisko. Dobrze. Na dzisiaj kończymy ten krótki nasz wywiad. Dawida będziecie mogli poznawać przez cały sezon. Zapraszamy was do Orbity. Będzie można zebrać autografy, zobaczyć, jak Dawid spełnia się w roli drugiego trenera. A dzisiaj kończymy i czy chciałbyś jeszcze coś może dodać od siebie? Ja tylko cieszę się bardzo, że jestem tutaj, że będę częścią tego klubu. Cieszę się bardzo naprawdę, że taka propozycja wyszła ze strony klubu. Ja będę oczywiście starał się zrobić wszystko, żeby nie zawieść. Będę starał się pomóc na tyle, ile potrafię. Także cieszę się jeszcze raz. Dziękuję za to. No i oczywiście pozdrawiam wszystkich kibiców i czekamy na te już pierwsze mecze. Mam nadzieję, że też z kibicami, że dojdziemy do takiego momentu, że będzie można rozgrywać mecze z kibicami, bo ta siatkówka bez kibiców to moim zdaniem nie ma sensu, bo po to się gra w siatkówkę, po to się trenuje, po to poświęca się czas, żeby przyjść i zagrać dla tych właśnie kibiców.